Siema, 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 siema. Mam kopiowanie. Te, co jeszcze działało, jeszcze raz wam pokażę. Może i lepiej, może i źle, nie wiem. Mamy bunkier, zaczynamy grę. Ten, ustawienia mamy swobodne celowanie. W klubie nocnym, w jakimś tam poziomie drugim, jak właśnie więcej, to nie wiem jakim, stoją darmowe LG. Tutaj mamy MCO z przechowalnią i w przechowalni stoi pojazd, który będziemy kopiować. Albo to jest EC Classic, albo Retro Elegy, albo ten motor z areny, ulepszony na full, jak najlepiej. Ja zawsze wychodzę na zewnątrz, żeby te kółeczki, żeby te ikonki dostać, ukryte opcje, tam nie możesz ten pokazać na mapę, nie? I wracam, nieraz też się zdarza, że pojazd stoi na zewnątrz, to od razu go biorę do środka. Więc Elegy, ja będę EC kopiował, nie Elegy. Więc wyjeżdżam nim. Wsiadam, wyjeżdżam. Tutaj jedziemy koło ściany i wstawiamy go koło tej rury, tak. Teraz gaz i ten hamulec na raz i tak go do ściany ciągniemy, nie? Mamy, żeby nacisnąć ściałkę na prawo i mamy niebieskie kółeczko. To niebieskie kółeczko tylko możesz mieć z autami, jak masz ten MCO, to się nazywa Howler. Jak niego nie masz, to nie możesz tutaj, w tym momencie kopiować EC albo jakikolwiek pojazd, samochód, tylko wtedy możesz kopiować ten właśnie z areny, ten motor. Więc jak masz Howler, to możesz EC i pojazdy. Jak masz ten normalny, ten taki, ten dłuższy przód, nie, to możesz tylko ten motor. Start robimy teleporcik do, o nie tutaj, do właśnie tego apartamentu, nieważne jakie to jest, aby był napad na tablicy. Możesz dołączyć do kolegi, kto gra w innym trybie, nie? Bo my gramy swobodnym. Ja używam tutaj właśnie społeczność, bo na tym PS-ie nie mam znajomych i tak chcę potrzymać. Dołączam do kogoś, czekam jak pierwszy komunikat się pojawi. No to no. Jeszcze z niego dołączam i tam będzie pisało ustawienia, celowania. Czy chcę zmienić ustawienia celowania, to znaczy, że ten gościu gra na innym trybie. Ten właśnie drugi komunikat anuluje i mam teleport. Oczywiście jak wychodzimy z bunkra, nie używamy z pojazdów osobistych. W tą stronę jeszcze możesz użyć buzarda jak masz, ale z powrotem już nie. Możesz, ale inny to sposób jest, będę pokazywał, ten po prostu jest najszybszy, najlepszy i tego się będziemy trzymać. Ostatnio ktoś mi pisał, że ten jest spatrzowany, no widzicie, nic nie jest spatrzowane, wszystko działa elegancko. Wchodzimy do tej tablicy i tutaj musimy tak, jak wcisnę strzałkę na prawo, musimy mieć te napady w sumie, nie? Musisz się porobić te parę tam początkowych, tych początkujących napadów, żeby mieć na tablicy takie coś. Teraz musimy mieć taki ekran, ale musimy mieć opcję, że start, ten menu tam jest, nie? Więc trzymam opcje wciśnięte i szybko strzałkę na prawo daję i potem jak najszybciej puszczam start. I to wtedy jest taki efekt. Widzicie, z tyłu tablica otwarta i na przodzie mam właśnie ten. Ten menu, nie? Wchodzę na zestaw początkujących kryminalisty, wychodzę i na szarkardy jeszcze raz wejdę. Czego załaduję, to wyjdę od razu. Teraz wchodzę z interakcja, styl mieszkania. Podgląd robię, tutaj nic nie płacę, tylko podglądam, nie? Tam na dole pisze podgląd. Jeszcze. Ta czarna ramka mi wróci, to znaczy wtedy wciskam ten podgląd. Teraz widzicie, akurat się trafiło, że bardzo szybko. Jak wam się nie będzie trafiać, to co ja często robię, to bardzo szybko na dół klikam i tak na X, nie, czy na A, tam tak jak to teraz. I często mi się zdarzy, że też ten czarny ekran mi zniknie. Więc popróbujcie sobie, jak sobie najlepiej, nie? Ja to robię powoli, jak wciskam pogląd, ramka czarna mi wróci, dopiero znowu podgląd daję, ramka czarna mi wróci i znowu. Teraz teleport do nocnego klubu.
nieraz trzeba czekać, nieraz gościu za długo trwa, to wybieram kogoś innego. Ze znajomym to lepiej działa, jak ktoś znajomy gra w innym trybie. Pierwszy akceptuję, drugi anuluję. Wchodzę do właśnie garażu, poziom 2, tam mam LED darmowe. I tutaj też wszystkie moje kopie lecą, bo tutaj właśnie ten, przesuwam później następną kopię, nie? Tablica jest taka 075. Końcówka. Mapy nie ma, nieraz się zdarzy, że masz mapę. Żaden problem, glitch dalej działa. Wracamy do bunkra. Ale pierwszy akceptuję, drugi anuluję i mam teleport. Wchodzę do bunkra. Kiedyś tak było, że musisz wejść do MCO. Teraz tutaj też to zrobiłem. Nie wiem czemu. Automatycznie to było, ale nie musisz wchodzić do MCO. Nie musisz. Od razu do pojazdu, strzałkę na prawo, akceptujesz komunikat i elegancko. Pierwsza kopia zrobiona. Więc tutaj ja wyszłem niechcący i weszłem do MCO, ale tutaj już byś mógł ten. Widzisz 075, tablica zmieniła strzałkę na prawo i potwierdzić komunikat. Ale ja głupi wyszłem i weszłem do MCO, wcale tego nie trzeba robić. Więc ten kawałeczek zapomnijcie. Wchodzimy, strzałkę na prawo, potwierdzam, jesteśmy w MCO i teraz zrobimy start online, kreator, potem idziemy tam znowu na online i zmieniamy sesję, na dla zaproszonych i od nowa robimy, wszystko po prostu od nowa, od bunkra, do samego, od bunkra do biura, do tej tablicy, z biura do klubu nocnego, LED siadamy, z tamtej strony z klubu nocnego, wracamy z powrotem do bunkra, pojazd, strzałka na prawo, X, potwierdzamy czy A i następny ten, kopia gotowa. Tutaj już nie będę kopiował, filmik troszkę poleci parę minut dalej. Ja się żegnam, trzymajcie się, bo upały są, kurwa, 40 stopni, nie da się je wytrzymać. Więc ja kończę dzisiaj, yo, yo, yo!